STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dobry wieczór, przed nami pierwsza część konferencji prasowej po meczu Jagiellonia Białystok Legia Warszawa. Jest z nami szkoleniowiec drużyny gości, pan Aleksander Wukowicz. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Trenerze, proszę o krótki komentarz spotkania na początek konferencji. Bardzo trudne spotkanie, takie jakiego zresztą się spodziewaliśmy. Mieliśmy swoje problemy przed tym meczem, przed całą rozgrzewką. Przed samym meczem na rozgrzewce też kolejny zawodnik nam wypadł. To wszystko gdzieś tam utrudniło jeszcze bardziej to zadanie, więc bardzo z tego względu też szanuję ten punkt i gratuluję też drużynie tego, że potrafiła dać siebie wszystko w kolejnym meczu pod względem emocjonalnym i samej determinacji i chęci. Natomiast trzeba przyznać, że na coś więcej dzisiaj byśmy zasłużyli, tylko w momencie, kiedy byśmy lepiej umieli też i spokojnie rozegrać parę razy piłkę pod bramką przeciwnika. Ale myślę, że wynik jest bardzo jakby sprawiedliwy, bo Jagiellonia też miała swoje sytuacje. Potwierdziła, że jest w bardzo dobrej formie, że jest to dobry zespół, który wrócił na właściwe tory i że praktycznie tutaj dla każdego powinno być trudno. My już w tej chwili koncentrujemy się na regeneracji, na powrotu po powrocie do Warszawy. Od razu zaczynamy się przygotowywać do następnego meczu, który jest kolejny, bardzo ważny, bardzo trudny mecz dla nas. Dziękuję bardzo, trenerze. Mamy dwa pytania. Ich autorem jest redaktor Piotr Kamienicki z redakcji tvpsport.pl. Pierwsze pytanie brzmi: jak kontuzja Pekharta zmieniła plan na grę i czy wiadomo coś o urazie Czecha, czy to coś poważnego, czy pierwsze rokowania są takie, że to jest lekki uraz? Czy coś więcej będziemy wiedzieć jutro? Na pewno wydaje się, że nie jest to tak groźny uraz, ale na tyle groźny, że wykluczył go z dzisiejszego spotkania i nie wiadomo, czy ten czas wystarczy też, że tego czasu wystarczy, żeby był gotowy na następne spotkanie. No, i na pewno mi w sytuacji, jak jesteśmy po kontuzji Kante, Sanogo, to nie jest dla nas komfortowe i pokaże sobie, jest w stanie wyobrazić sytuacja, jest trudniejsza niż możemy nawet sobie wyobrazić w kontekście pozycji napastnika. Na szczęście Mateusz Kolewiak znowu pomógł drużynie, znowu potrafił dać siebie bardzo dużo, zabrakło mu niewiele, w kilku sytuacjach odrobinę dokładności, mógłby być prawdziwym bohaterem tego spotkania. Ja się cieszę, że go mam też w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, bo widać też, że Maciej Rosołek, który wraca dopiero też kolejny po kontuzji, potrzebuje jeszcze sporo czasu, żeby złapać rytm i tak dalej, być do prawdziwej do gotowości. Więc zobaczymy, jak z Pekartem. Jutro będziemy wiedzieć, jak dokładnie wyglądają prognozy na chociażby najbliższy mecz. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie, również od redaktora Kamienickiego. Czy Jagiellonia czymś trenera zaskoczyła? Jeden celny strzał można wiązać bardziej z dobrą grą Jagiellonii, brakiem realizowania własnych zadań, czy też bardziej nieoczekiwaną zmianą tuż przed meczem? Czy to było bardzo trudne spotkanie, tak jak powiedziałem, bez zaskoczeń dla nas, myślę, że dla nich też. My musieliśmy troszeczkę też pozmieniać, to nam też na pewno, powiedziałem, utrudniło sytuację. Natomiast tych nieraz jest dużo celnych show, nieraz nie, też mieliśmy mnóstwo sytuacji, po których powinniśmy dojść przynajmniej do strzału w bramkę, a jakby brakowało tego ostatniego podania przed strzałem, także mecz, jakiego się spodziewaliśmy, punkt, który jest bardzo, bardzo cenny dla nas w tym momencie, który trzeba szanować, biorąc pod uwagę wszystkie problemy też, jakie mieliśmy przed tym meczem.
Dziękuję bardzo. Nie mamy więcej pytań. Za chwilę druga część konferencji prasowej. Dziękuję. Przed nami druga część konferencji prasowej po meczu Jagiellonia Białystok Legia Warszawa. Są z nami przedstawiciele drużyny gospodarzy, trener Iwaj Łopetew, a także pomocnik naszego zespołu Martin Pospisil. Trenerze, proszę o komentarz spotkania. I think that we play very good game today. We control the game maybe 70-75 minutes. What we miss this game only to score and to get 3 points. Very good playing, a lot of situation. We play like team. We fight for every balls, and this is what will make me happy. We continue to work, and we have to recover the players for the next game. Rozegraliśmy dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Kontrolowaliśmy grę przez 70-75 minut. Jedyne, czego nam dzisiaj brakowało, to strzelonego gola i zgarnięcia 3 punktów. Jestem bardzo zadowolony z postawy drużyny, która walczyła o każdą piłkę, która dzisiaj tworzyła na boisku prawdziwą drużynę. Teraz przed nami kolejny mecz z Lechią Gdańsk. No i musimy zrobić wszystko, aby zawodnicy byli przygotowani i odbudowani na niedzielne spotkanie. Dziękuję bardzo. Martin, teraz Ciebie poproszę o opinię na temat tego spotkania. Tak myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Muszę powiedzieć, że jeden z najlepszych w ostatnim czasie. Tak by chcieliśmy się prezentować, bo widać, że nas ta kapelka bawi. Oprócz, myślę, 20 minut kontrolowaliśmy całe spotkanie. I bardzo żałuję tej sytuacji, którą miałem, bo takich meczach jako z Legią nie będę dużo takich 100% i po prostu to muszę wykorzystać. I nie udało się, to bardzo tego żałuję, bo myślę, że dzisiaj zasłużyliśmy na 3 punkty i musimy się teraz kupić na następny mecz i odrobić tą stratę. Myślę, wcześniej mi nie powiedział, że z Legią jest punkt strata, ale po naszym występie dzisiaj myślę, że tak może powiedzieć. Dziękuję bardzo panowie. Jako, że nie mamy pytań, podziękujemy bardzo. Dziękujemy również państwu, którzy oglądaliście z nami tę konferencję. Dobranoc i do zobaczenia na kolejnej konferencji w meczu z Lechią Gdańsk. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.